Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje i nie mówię wam, że ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Oto słowo Pańskie. Wiele razy jako kapłan miałem okazję przekonać się, że kiedy mam gdzieś pojechać na rekolekcję, głosić Słowo Boże, to niejako sam Pan Bóg wybiera mi tematy, o których mówię. Pojawiają się w sercu, znajdują potwierdzenie w Słowie Bożym z dnia i dodatkowo pojawiają się różne osoby w moim otoczeniu, które zadają mi pytania, które korespondują z tymi tematami, o których wiem, że Pan Bóg chce, abym mówił na takich właśnie rekolekcjach. I tak właśnie ostatnio pojawiali się ludzie, którzy pytali: proszę księdza, jak mam naprawić relacje ze swoją żoną, ze swoim mężem, ze swoimi dziećmi? U mnie to już jest katastrofa, już nie ma nawet czego składać. I właśnie to dzisiejsze słowo daje odpowiedzi na to pytanie. I myślę, że też tych odpowiedzi oczekuje wielu z was tutaj obecnych. Zresztą chyba każdy z nas ma z kim odbudowywać swoje relacje, bez względu na to, kto to jest. Przyjrzyjmy się słowu, które przed chwilą usłyszeliśmy. Zauważamy, że w tej Ewangelii Pan Jezus 6 razy używa słowa Ojciec. Dlatego w zasadzie jest to Ewangelia o Bogu Ojcu. Ale też drugim bohaterem tejże Ewangelii Jezus czyni samego siebie. Dokładnie opisuje swoje relacje z Bogiem Ojcem. I w końcu trzecim bohaterem są ludzie, a dokładnie ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Jezus poucza nas, że to On jest kluczem do budowania relacji. Najpierw z Bogiem Ojcem. Wskazuje na dwie ważne sprawy, które niejako chwytają serce Ojca, zdobywają Jego serce. To jest nasza miłość do Jezusa Chrystusa i nasza wiara. To jest dokładnie to zdanie: albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga. A więc poznanie Jezusa Chrystusa, uwierzenie Mu, pokochanie Go są fundamentem naszej więzi z Bogiem Ojcem. I za to czeka nas nagroda. Jezus mówi: o cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje, proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Jezus zapowiada, że wszystkie nasze modlitwy będą wysłuchane, oczywiście te, które są zgodne z wolą Bożą, ze względu na miłość, którą ma do nas Bóg Ojciec, ze względu na to, że kochamy Jego Syna, Jezusa Chrystusa, że mamy z Nim relację. I w ten sam sposób budujemy relacje z Bogiem Ojcem, miłując Jezusa Chrystusa. Ale też wiemy z innych fragmentów nauczania Jezusa Chrystusa, że my jako chrześcijanie mamy dbać też o dobre relacje z innymi ludźmi, z bliźnimi. Ale dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, że te nasze relacje, nawet z najbliższymi, bywają różne, nieraz bardzo ułomne. I ktoś powie: no tak, Tak właśnie jest, bo wiele łatwiej budować relację z doskonałym Bogiem, niż budować ją z grzesznym człowiekiem. Po części jest to prawda. Dziś w sanktuarium przede wszystkim zostali zaproszeni małżonkowie, myślę nie tylko małżonkowie. Jesteście złączeni ze sobą sakramentem małżeństwa, ale jak się łatwo domyślamy, to wasze złączenie sakramentem małżeństwa może nie iść w parze z relacją między wami. Inaczej mówiąc, sam sakrament nie oznacza, że między wami istnieje trwała, pozytywna relacja oparta na miłości. Jesteśmy realistami. Być może wielu spośród was tej relacji nie ma. Utraciło ją już dawno. Albo niektórzy z was zauważyli, że właśnie te relacje zanikają. Ale też zapewne są tacy, którzy widzą, że ta relacja jest bardzo dobra i bardzo o to się staracie, bardzo o tę relację dbacie. W każdym z tych przypadków rodzi się pytanie, co robić, żeby nasza relacja była jak najlepsza? Albo jak odbudować to, co zostało zniszczone? Jak utrzymać to, co jest dobre? Jeśli Jezus Chrystus jest kluczem do budowania naszych relacji z samym Bogiem Ojcem, to ileż bardziej On jest kluczem do budowania albo odbudowywania relacji z ludźmi. Czy trzeba robić coś innego niż w przypadku, kiedy staramy się budować relacje z Bogiem, a więc poznawać Go, kochać, naśladować? Nie. Wystarczy tylko tyle. Jezus obiecuje, że człowiek, który uwierzy i ukocha Syna, zostanie przez Ojca umiłowany, otoczony miłością, można wręcz powiedzieć wypełniony miłością. Kiedy trwa w nas Boża miłość, zanosimy ją do każdego człowieka, a ta miłość staje się jak światłość, którą wnosimy w ciemności. I wtedy ciemność musi ustąpić, bo taka jest natura światła, że wypiera ciemność. Wtedy nie ma znaczenia, jaki rodzaj podziału istnieje między wami. Nie ma znaczenia, kogo dotyczy ten podział, brak relacji, czy to współmałżonków, czy rodziców, czy dzieci. Człowiek, który jest wypełniony Bożą miłością, nie musi nic planować, zastanawiać się, co ma mówić, jak reagować w kontakcie z osobą, z którą jest w pogubionych relacjach. Niejako sam jest prowadzony przez Boga, przez Jego miłość i miłość go prowadzi. Kiedy człowiek otwiera się na Bożą miłość, daje się jej owionąć, wtedy też zaczyna go palić jego własna grzeszność. To będzie doświadczenie, które każdy z nas kiedyś, ufamy, doświadczy już po drugiej stronie, kiedy spotkamy się z Jezusem Chrystusem, kiedy pokaże nam prawdę o nas samych, o naszym życiu. Oj, jak będzie nas palić nasza grzeszność, wszystkie nasze słabości. I dlatego tak się dzieje, bo jesteśmy w zderzeniu, w kontakcie z doskonałą miłością. Ale przecież możemy to także doświadczyć tutaj na ziemi. I dobrze, oby tak się stało. Kiedy człowiek otwiera się na Bożą miłość, kiedy zaczyna ją nosić w sobie, wtedy sam czuje, że nie może być zgody, jedności między Bogiem, Jego miłością, a tym, co jest w nas grzeszne, ułomne. Sam z siebie zaczyna podejmować konkretne czyny nawrócenia. Zwalcza w sobie to, co było złe, co było przyczyną najpierw ranienia Boga, a potem ranienia albo małżonka, albo dzieci, albo innych ludzi. Tak jeden przykład. Pewien mężczyzna pod wpływem codziennej adoracji zaczął dostrzegać, jak bardzo ranił żonę brakiem czasu dla niej i dla rodziny. Żona mu to mówiła wcześniej wiele razy, ale to do niego nie docierało. Miał milion wymówek, dlaczego jego praca i inne sprawy są dla niego ważniejsze. I dopiero to trwanie na adoracji ukazało mu istotę jego problemu. Patrz, jaką krzywdę czyniłeś swojej żonie, swoim dzieciom. Nie było ciebie tam, gdzie powinieneś być. Poczuł w sercu ogromne wyrzuty sumienia. I to doprowadziło do pewnych bardzo konkretnych zmian w jego życiu. Jeszcze inny przypadek pewnej kobiety, która pod wpływem codziennej modlitwy, różańca świętego, ale nie takiego odklepanego, takiego mówionego sercem, takiego uczył sam Jan Paweł II i także pod wpływem codziennej Eucharystii, na ile to było możliwe, zaczęła nagle zauważyć, że jest bardzo nieprzyjemna dla ludzi, że ma taką łatwość, żeby ich oceniać, krytykować, być złośliwą. Zaczęła uwagę zwracać większą na to, co mówi, na grzechy języka, jak bardzo rani ludzi tym, co mówi. Wcześniej tak samo postępowała i nieraz otrzymywała informacje zwrotne. Nie postępuj tak, nie mów tak, to nas rani i tak dalej, ale to wystarczało na kwadrans. A teraz otrzymała taką łaskę, że powiedziała coś i od razu w sercu poczuła ból, jaki sprawiła temu człowiekowi tym, co powiedziała. Pan Bóg dał jej odczuć to, co on sam czuje, kiedy jej słowa wypowiadane są bezmyślnie do najbliższych. Otrzymała serce Jezusa. I mówiąc te słowa, niejako sama raniła siebie w swoje serce, nie swoje serce, serce Jezusa, bo prosiła o to, żeby jej serce stało się jak serce Jezusa. To Jezus powiedział, daję Ci moje serce, ale ze wszystkimi tego konsekwencjami. Popatrz, jaki zadajesz mi ból, kiedy tak postępujesz. Zastanów się nad tym. Rzeczywiście zastanowiła się nad tym i odtąd bardzo panowała nad swoim językiem. To też jest owoc jednoczenia się z miłością Jezusa Chrystusa. Popatrzcie, odbudowywanie relacji też jest drogą nawrócenia, zmiany swojego postępowania. Wielu myśląc o jakiejś osobie, z którą musiałaby odbudować taką relację, to przede wszystkim myśli o przeszkodach, które są w tamtej właśnie osobie. A może właśnie drogą do odbudowania relacji będzie prośba skierowana do Jezusa. Jezu, co jest we mnie nie tak? Gdzie się pogubiłem? Gdzie jest mój grzech? Pomóż mi spojrzeć Twoimi oczyma, Twoim sercem na to, co dzieje się w moim życiu, co zadaje Tobie ból w tych naszych relacjach. Modląc się o to, na pewno otrzymamy taką łaskę. Trzeba się taką łaskę modlić. Człowiek, który coraz bardziej owładnięty jest Bożą miłością, kiedy pojawia się wśród innych ludzi, też na nich oddziaływuje. Ma w sobie łagodność Jezusa Chrystusa, Jego cierpliwość, miłość, pokój. To też jest zaraźliwe. Znam takich ludzi, wspaniałych ludzi, wśród których czuję się bardzo dobrze. Są tacy ludzie, w 100% należący do Chrystusa. Tacy ludzie uspokoją każdą emocję, każdy konflikt. Kiedy o tym mówię, to przypomina mi się taka śmieszna historia. Otóż jako kleryk zostałem przydzielony. Właściwie nie wiem, czy powinienem o tym mówić, ale powiem, bo ten ksiądz, o którym powiem, już nie żyje, więc w zasadzie nic mi już nie szkodzi. Więc miał takiego psa, taki ksiądz. Zostałem przydzielony do niego do pomocy na miesiąc jako kleryk na taką praktykę. I przy pierwszym naszym spotkaniu zaprosił na obiad taki starszy, już nobliwy prałat, taki też przy kości, dobrze wyglądający, stosunkowo niski. Siedział właśnie na krześle, poprosił panią gosposię, żeby podała obiad. Ja sobie tam gdzieś usiadłem i zawołał swojego psa. Jubel, Jubel, chodź tutaj. No to przybiegł ten mały pies rasy dziwnej, mieszanej i zaczął mi się przypatrywać i od razu skoczył mi na kolana. Ksiądz proboszcz powiedział, będą z ciebie ludzie, będzie z ciebie pożytek, będziesz dobrym księdzem. Ja mówię, a skąd ksiądz proboszcz? Bo ten pies zna się na ludziach, on ich wyczuwa, jak jest dobry człowiek, to jest dobry. Ale ten twój poprzednik, to ten Jubel zaczął na niego szczekać. I to był zły klerk, ja nie wiem, co z niego będzie. Tak więc jak widzimy, to co w nas jest wyczuwane nie tylko przez ludzi, czasem nawet przez zwierzęta. Oczywiście to jest tylko taka rzecz, która mi się kojarzy z tym, o czym mówię, ale być może i nawet tak jest, że nawet zwierzęta mogą odczuć człowieka. Przede wszystkim jednak wracając do tego, co jest istotne, czyli do budowania naszych relacji, właściwie ich odbudowywania z drugim człowiekiem, bez względu na to, czy to jest współmałżonek, teść, rodzice, dzieci, to musimy pamiętać, że tym kluczem jest miłość Boża. Miłość Boża. Nie jakieś strategie, nie jakieś ludzkie pomysły. Miłość Boża. Pamiętajmy, że ta miłość Boża jest prezentem, którą otrzymujemy od Boga Ojca za to, że miłujemy Jego Syna. ale także jest darem Ducha Świętego, darem, o który trzeba prosić. Jezu, poślij mi Ducha swojej miłości. Oby to był akt strzelisty, który będziemy odmawiać jak najczęściej, wiele razy w ciągu dnia. Szczególnie wtedy, kiedy nasza miłość wystawiana jest na próbę. Szczególnie wtedy, kiedy zły duch dopomina się o swoje w naszym sercu, w naszej duszy. Jezu, poślij mi Ducha swojej miłości. Proście o to dla siebie. Proście o to dla współmałżonka. Proście o to dla swoich dzieci. Ilu z was modli się w takiej intencji, żeby moje dziecko kochało mnie, żeby moje dziecko kochało swojego ojca, matkę? Jeżeli się o to modlicie, bardzo dobrze. Tego chcecie od swoich dzieci, tego oczekujecie. Ale jeżeli tego oczekujecie, o to się módlcie. Pamiętajcie też, że ta ich miłość do was, ona też jest darem od Jezusa Chrystusa. To jest owoc napełniania dzieci miłością Chrystusa, czyli samym Chrystusem. I żeby je uczynić zdolnymi do miłości, ale takiej prawdziwej, Chrystusowej, to znaczy ofiarnej, służebnej, trzeba napełniać je Chrystusem. Od najmłodszych lat, od najwcześniejszych dni, od samego poczęcia. Ja już parę razy dawałem na rekolekcjach taki przykład jednej mojej znajomej, byłej parafianki, która jak tylko dowiedziała się, że jest w ciąży, postanowiła: codziennie chodzę na Eucharystię, codziennie chcę przyjmować Komunię Świętą, że to dzieciątko, które we mnie zaczyna wzrastać, żeby już wzrastało w towarzystwie Jezusa. Niesamowite, jakie jest teraz to dziecko. Ono ma bodajże chyba teraz 5 lat i jest w ówczesnej Komunii Świętej. Takie miało wielkie pragnienie to dziecko, żeby przyjmować Pana Jezusa. A matka, odkąd się tylko dowiedziała, że jest w ciąży, w stanie błogosławionym, chciała je napełniać Jezusem. I to się udało. Jeśli tej troski nie będzie, to może się okazać, że wasze dziecko nie będzie miało w sobie tej miłości, której oczekujecie, że ta miłość waszego dziecka będzie nietrwała, egoistyczna, interesowna. Jakiś czas temu poznałem pewną studentkę, jest poganką, jest nieochrzczona, ale przygotowuje się teraz do Chrztu Świętego. Pan Bóg niesamowicie dotyka ją swoją łaską. Jak myślicie, czy w nieochrzczonym działa Duch Święty? Działa i to bardzo. Ja to widzę po tej kobiecie. Niesamowicie, jak ona otrzymuje dary Ducha Świętego, dar miłości. Niesamowite. Bije na głowę niejednego ochrzczonego w charyzmatach po uszy. Bije na głowę. Tak Pan Bóg ją dotyka. A więc ma w sobie miłość i poznałem także jej siostrę, dużo młodszą. Ona ma teraz 11 lat, 11-12 lat. No niestety ona jest po tej drugiej stronie ciemności, bardzo pod wpływem matki i ojca. I właśnie ta starsza siostra mówi, jak ta młodsza rani mnie swoimi słowami, czynami, nie tylko mnie, innych ludzi. Ona jest tego zupełnie nieświadoma, ona w ogóle tego nie rozumie, że robi coś nie tak. Jest skończoną egoistką, myśli tylko o sobie. Albo inny przykład. Jedna matka to powiedziała. Nie mówię, że mam ulubione dziecko. Stwierdzam tylko fakt, że jedno powiedziało mi dziś, że pachnę jak kwiaty, a drugie spytało, czy jak umrę, to dostanie mojego iPhone'a. Taka bywa miłość tych dzieci. I dlatego warto zatroszczyć się o to, żeby te dzieci były wypełniane Bożą miłością przez waszą modlitwę i przez waszą troskę, żeby zaprzyjaźniło się z Jezusem, poznało Go, uwielbiało Go, wierzyło w Niego. Dokładnie to, o czym mówi dzisiejsza Ewangelia. Kiedy staramy się odbudowywać relacje z bliźnimi, ludzie poranieni przez nas oczekują od nas pewnych konkretnych uczynków, a my zaczynamy wtedy ustalać mniej lub bardziej udaną strategię działania. I to jest właśnie pewna pułapka. Trzeba cały czas wracać do tego, co zostało powiedziane, że to jest sprawa Jezusa Chrystusa. Kiedy zaczynamy kombinować, co zrobić, co powiedzieć, wtedy niestety bardzo szybko pomyłka. Nie nastąpi prawdziwe odbudowanie relacji, jeśli będzie budowane na ludzkich strategiach. Prawdziwe, trwałe więzi mogą pojawić się tylko tam, gdzie będzie obecny Bóg, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. I dlatego tak bardzo ważny jest chociażby właśnie znak krzyża, który może przecież być błogosławieństwem wypowiadanym przez małżonków. Mogą na przykład czynić sobie znak krzyża na czole, błogosławić siebie nawzajem. I to jest symboliczne zaproszenie Trójcy Świętej do serca, duszy, życia współmałżonka. A kiedy oboje czynią to sobie nawzajem, to wtedy jest zaproszeniem Trójcy Świętej do obojga małżonków, czyli do samego małżeństwa. I to jest piękny znak napełniania siebie obecnością Trójcy Świętej, Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dbajcie o te gesty. One są dokładnie tak samo ważne jak pocałunki, jak trzymanie się za rękę, przytulanie, to wszystko, co buduje wasze małżeństwo. Właśnie zapraszanie Boga do małżeństwa, do życia współmałżonka jest tą solą, która jest tak bardzo ważna w małżeństwie. Tak samo się dzieje, to znaczy tak samo zapraszany jest Bóg do was, tak bardzo konkretnie, kiedy przystępujecie do sakramentów, na przykład sakramentu pokuty czy Eucharystii, ale też nie wolno tego traktować magicznie. To znaczy nie można sądzić, że samo chodzenie do kościoła uratuje wszystko, załatwi wszystko. Samo chodzenie do kościoła też niekoniecznie musi być znakiem naszej relacji z Bogiem, bo ta relacja to wierzyć i miłować Jezusa Chrystusa. Wielu chodzi do kościoła nie wierząc i wielu chodzi do kościoła zupełnie nie miłując Jezusa Chrystusa. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której warto wspomnieć, a która niepokoi wielu małżonków. Mianowicie, nie wolno mylić relacji z emocjami. Jeśli między małżonkami z jakichś przyczyn nie ma w pewnym momencie większych emocji, to nie oznacza, że nie ma między nimi relacji. Często tak bywa w sercu niejednego małżonka, że kiedy czuje, że nic nie czuje do męża czy do żony, to wydaje mu się, że to jest znak wypalenia małżeńskiego i wtedy pojawia się panika. W skrajnych sytuacjach taka osoba, najczęściej za poradą kiepskich doradców, zaczyna szukać przygód, emocji poza małżeństwem i zaczynają się problemy. Jeszcze raz powtarzam, znam małżeństwa, które mają między sobą dobre lub bardzo dobre relacje, ale żadne z nich nie powiedziałoby, że są między nimi jakieś żarliwe emocje. Owszem, mówią, kochamy się, ale mówiąc to nie mają na myśli jakichś gorących namiętności, ale jest to jakiś rodzaj pewności, że jestem dla niej, ona jest dla mnie, jesteśmy dla siebie najważniejsi, druga strona troszczy się o mnie, opiekuje, zapewnia mi bezpieczeństwo, kocha mnie, życzy mi, chce dla mnie jak najlepiej. Ale jakichś wielkich namiętności między nimi nie ma. Podobny błąd popełnia wielu, licząc na to, że kiedy pragną okazać Jezusowi swoją miłość, muszą temu towarzyszyć jakieś żarliwe emocje. Oczywiście, że nie muszą. Często wręcz Jezus zabiera człowiekowi jakiekolwiek odczucia, aby jego miłość do Boga była czysta, bezinteresowna. To jest właśnie sprawdzian prawdziwej miłości. Na ile potrafię trwać przy Chrystusie, mimo że nic nie czuję. Ponieważ ci ludzie nic nie czują w sercu do Jezusa, w sensie emocji, to często targają nimi wyrzuty sumienia. Martwią się, że ich miłość jest niedoskonała, albo że jej w ogóle nie ma, że Jezus ich odrzuca, albo że obrażają Go brakiem miłości. Szatan natychmiast wykorzysta taką okazję. Kusi ich, aby porzucili wszelkie starania o relacji z Jezusem. Wmawia im, że to nie ma sensu, żeby się dalej starać. Może też być tak, że szatan popycha ludzi w różne skrajne duchowości, aby szukali tej, w której, w cudzysłowie, poczują najwięcej miłości do Jezusa Chrystusa. A tak naprawdę jest to odwrócenie uwagi od tego, co jest najbardziej istotne, od samego Chrystusa, od dialogu z Jezusem w sercu, na rzecz szukania jakichś emocji, na rzecz różnego rodzaju form w Kościele. Na to bardzo trzeba zwracać uwagę, bo ten problem dzisiaj się pojawia. Przyczyna wielu podziałów w małżeństwie. Jedna strona chce iść tą duchowością, druga tą duchowością, kłócą się o formę i zapominają, że przecież chodzi o Jezusa Chrystusa. tak właśnie diabeł atakuje ludzi wierzących i tak doprowadza do ich bardzo poważnych upadków. A w przypadku ludzi słabej wiary brak odczucia Boga bardzo często prowadzi ich do zaniechania praktyk i relacji z Bogiem. Wtedy też najczęściej słabną ich relacje z ludźmi, na przykład ze współmałżonkiem, z dziećmi. I w pewnym czasie rezygnują z troszczenia się o te relacje. Jest albo stagnacja, albo wręcz ucieczka od najbliższych. Ucieczka w pracę, w jakieś hobby, alkohol, grzechy zmysłowe, w skrajnych wypadkach cudzołóstwo. To wielki błąd. Dzieje się tak wtedy, kiedy człowiek przestaje czuwać przy Chrystusie, kiedy o Nim po prostu zapomina. Z reguły też kończy się to fatalnie. To tak jak w jednej przypowieści. Ktoś odpowiedzialny za sterowanie statkiem odwrócił wzrok od latarni i zaczął skupiać się na czymś innym. Dokładnie na czym? Na pozłacanej odznace, którą otrzymał tydzień wcześniej, właśnie za to, że dobrze wypełniał swoje obowiązki tego, który miał sterować statkiem, wypatrywać światła latarni. Zamiast skupiać się na latarni, zaczął skupiać się na tej odznace, którą otrzymał. I to odwrócenie wzroku od tego, co istotne, spowodowało, że statek zaczął dryfować, błąkać się, aż w końcu rozbił się o skały, ewentualnie też może ugrzęznąć na mieliznach. I wiele małżeństw niestety z tego właśnie powodu, bo odwracamy uwagę, wzrok od tego, co istotne, czyli od Chrystusa, rozbija się o skały albo grzęźnie na mieliznach. To skupienie się na tej przysłowiowej odznace to jest skupienie się na samym sobie. To jakiś znak naszej pychy, zapatrzenia w siebie, często to jest zapatrzenie się w swoje poranienia, jakieś sprawy, oczekiwania i tak dalej. Czasem jest to znak pewności, która gubi, braku pokory. O, już tyle lat jesteśmy małżeństwem, na pewno się uda, już nie ma się w ogóle niczego co bać, nie ma się co starać, a trzeba się starać do końca. W budowaniu relacji z Jezusem potrzeba wielkiej pokory, wielkiej sumienności. I tutaj nie trzeba skupiać się na emocjach i na odczuciach. Nasza miłość do Jezusa ma być aktem woli, ma być codziennym proszeniem o bycie napełnionym Jego miłością. O miłość Jezusa trzeba wołać dzień i noc. Takiej modlitwy niebo nigdy nie odrzuci. Taka modlitwa zawsze będzie wysłuchana. Owszem, czasem Bóg dopuszcza, że taka sytuacja człowieka modlącego się, wydaje mu się bezskutecznie, będzie trwać długo, może nawet całymi latami. Taki człowiek może czuć, że niewiele dzieje się w kwestii wzrostu jego miłości do Boga. Ale w pewnym momencie, zupełnie nieoczekiwanie, iskra z nieba może spaść na tą wyschłą glebę i w jednym momencie wzniecić wielki pożar, oczywiście ten błogosławiony, pożar serca, pożar miłości, miłości duszy do Boga w jednym momencie. Jezus powiedział kiedyś do polskiej mistyczki Alicji Lęczewskiej: obdarzaj mnie miłością, troszcz się o mnie, a otrzymasz 1000-kroć ode mnie. A w innym miejscu powiedział do niej: wypisz sobie przykazanie miłości i noś je w sercu. Te dwie sprawy muszą iść ze sobą w parze. Miłość do Jezusa i przykazanie miłości, miłości bliźniego. I to właśnie, małżonkowie kochani, starajcie się czynić. Możecie powtarzać: będę miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej mocy swojej, ze wszystkich sił swoich, a swoją żonę, swojego męża, swoje dzieci, jak siebie samego. Powtarzajcie sobie w sercu to często, niech to będzie wasza codzienna modlitwa. Boże, pomóż mi, bym miłował Jezusa z całego serca, a swoją żonę, swojego męża, jak siebie samego. Amen.